Dzień dobry moi drodzy, witam was w vlogu. Właśnie uciekam na autobus, ponieważ idę do kosmetyczki i wyobraźcie sobie, że jadę autobusem, tak? Ja jadę autobusem. Dobra, uciekam, bo oczywiście nie jestem przyzwyczajona do jeżdżenia autobusem, więc nigdy nie wiem, jak się wyrobić czasu, bo dobra, uciekam. It's a beautiful day. Wake up. 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 To kciuk w górę dla mnie, ponieważ jadę, słuchajcie, do mojej YouTube'owej siostry Ani i moja nawigacja w telefonie postanowiła nie działać. I tak się dzieje za każdym razem, kiedy ja do niej jadę. I wiecie co, całe szczęście, nieskromnie powiem, że jestem dobrym kierowcą i że mam orientację w terenie i że mniej więcej zapamiętuję trasy i to dość dobrze. Ponieważ właśnie dzisiaj będę jechała do niej na pamięć, także trzymajcie kciuki za mnie, żebym dojechała, żebym nic nie pomyliła, ponieważ nawet najlepsi kierowcy czasami się mylą, więc kciuki za mnie trzymajcie, ja jadę, tak, jadę, teraz się muszę skupić, więc dzisiaj do was za bardzo nie pogadam. Pogoda okropna, słuchajcie, ale plusy są takie, że na przykład jest rzeźko, że człowiek się nie musi pocić, więc tak, zalecam dopatrywanie się nawet w złej i brzydkiej pogodzie samych plusów. Dobra, jadę, nie gadam, bo zaraz mnie tu jakaś policja zatrzyma i co będzie. Moi drodzy, znacie tą ścianę zieloną za mną? Jestem u mojej YouTube'owej siostry Ani właśnie, dojechałam. I oczywiście tak jak wam mówiłam, w drodze miałam przygodę taką, że mi nie zadziałała nawigacja w telefonie. I dojechałam na pamięć, także brawo ja, kciuk dla mnie w górę, bo jestem zajebistym kierowcą. I tak, tutaj to słowo w tym oto określeniu nie jest przekleństwem. Jak wracałam do domu od kosmetyczki, to zaszłam jeszcze sobie u nas do Rossmana. I tak, w ogóle widzicie, teraz moje paznokcie ściągnęłam sobie wczoraj hybrydy. I właśnie tak to się prezentuje. I tak to się prezentuje, wypiłowałam sobie je znowu na migdałki, ten jeden jest matowy, bo jakoś nie umknął mojej uwadze, żeby sobie go zrobić, więc tak to się prezentuje. W ogóle będę musiała jeszcze chyba dzisiaj jechać sobie do stacjonarnego u nas sklepu, w którym właśnie mają sami laka, bo niestety skończyła mi się baza i top i nie mam jak za bardzo ich zrobić na kolor, także muszę to zakupić. To, co właśnie zakupiłam w Rossmanie, mało tego jest. Przede wszystkim pierwsza rzecz, patyczki typowo do poprawek w makijażu. One mają taką jedną końcówkę taką płaską, a drugą końcówkę taką normalną. I są idealne po prostu do poprawiania makijażu. Druga rzecz to paletka z Vibo Three Step to Perfect Face Contour Palette. I bardzo ładne kolory ta paletka ma, zaraz wam pokażę. Po wyjęciu z opakowania prezentuje się ona w ten sposób. Bardzo na wzór zrobiona ewidentnie face form ze slika, po prostu.
I kolorystycznie tak samo się prezentuje, podobnie jak Sleek, także są bardzo ładne te kolory. No może rozświetlacz jest taki trochę, bym powiedziała, zbyt zgaszony. No i też tak typowo wibowsko pachną te produkty, bo mają charakterystyczny zapach, taki typowy jak właśnie Vibo. Ale bardzo fajnie, jestem bardzo ciekawa, może zrobię jakiś teścik, jeżeli chodzi o tą paletę, bo myślę, że może być ona godna polecenia. Kolejna rzecz to są maseczki z jaj. Ja je najbardziej lubię. Maseczka oczyszczająca, regenerująca i nawilżająca. Jedna jest z glinką szarą, druga z brązową, a trzecia z glinką zieloną. Także będzie używanie. Jeszcze mam jakieś w zapasie, ale właśnie chciałam z inną glinką niż szara, bo miałam tylko z szarą, także już mam teraz z innymi glinkami. Kolejna rzecz to jest też z jaja i jest to liście zielonej oliwki. Ja najbardziej lubię ogólnie właśnie ten peeling drobnoziarnisty do mycia twarzy. Jakoś najlepiej moja cera się po tym zachowuje. Ostatnio też zauważyłam, że mi się w ogóle rodzaj cery zmienił z mojej ogólnie suchej cery na cerę taką, bym powiedziała, przetłuszczającą się. I ten peeling właśnie mi pomaga. Kolejna rzecz to są oczywiście zapasy pudru Vibo Fixing Powder. Zawsze jak są w Rossmanie te pudry, to ja je po prostu kupuję ze względu na to, że później czasami jest tak, że ciężko jest je znaleźć, tak jak rzęsy Ardell, więc ja po prostu wolę sobie zawsze kupić na zapas i już mam teraz na zapas ogólnie trzy opakowania. Dzisiaj kupiłam dwa, ostatnio jedno, także zapasik jest, to najważniejsze. Jestem bezpieczna. Jeszcze kupiłam w takim sklepie u nas, który się nazywa Nails Fashion. Kupiłam właśnie pilniki i łącznie zapłaciłam za te pilniki 16,50 i one wyglądają w ten sposób. Ogólnie te cztery są do żeli i one naprawdę o wiele dłużej wytrzymują niż takie zwykłe do paznokcia naturalnego, takie jak ten. Także też polecam ogólnie właśnie zakupowanie tych. Jeżeli na przykład piłujecie hybrydy, ja na przykład ściągam sobie hybrydę tylko i wyłącznie pilnikiem, żeby nie rozmiękczać ich acetonem, więc polecam takie pilniczki. Także to by było na tyle mojego super ogromnego holu zakupowego. Aha, jeszcze kupiłam szampon z Batisty, ale mam go w łazience, bo już go używałam, więc tutaj go nie ma. Ale generalnie, jeżeli chodzi o same zakupy, to się to prezentuje w taki sposób. Ale powiem Wam, że ogólnie jestem z siebie taka dumna, że udało mi się dojechać samej, bez GPS-a i bez w ogóle żadnej pomocy, że udało mi się po prostu dojechać bardzo daleko, bo to Ania mieszka ode mnie kawałek, że udało mi się właśnie dojechać i że nie zabłądziłam. To jest dla mnie super, naprawdę osiągnięcie jako kierowcy. Także kciuk w górę dla mnie. Za to. Mam jakiś spadek mocy, słuchajcie, i chyba muszę się zdrzemnąć. Nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, ale właśnie coś się dziwnie czuję ogólnie. I tak. Wiedzcie, iż youtuberzy również mają czasami słabszy dzień. Ogólnie to chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w środę zakończyło się rozdanie na moim kanale, w którym to, wiecie, trzeba było. Jako wzięcie udziału trzeba było zadać mi pytanie do Q&A i bardzo fajnie, bardzo dużo Was właśnie się zaangażowało, ale to już mówiłam w ostatnim vlogu, więc nie będę spoilerować, znaczy nie będę spamować. I czy wy też widzicie, że mam jakąś dziwną, grubą twarz? Dziwne to jest w ogóle, masakra. No w każdym bądź razie ja chciałam tylko powiedzieć, że tak jak obiecałam w regulaminie, tak też wczoraj właśnie podałam wyniki tego rozdania, także zapraszam te osoby, które wytypowałam na Facebooku i na Instagramie. Wrzuciłam właśnie informacje dla tych osób, aby się zgłosiły. Póki co zgłosiła się tylko jedna osoba, także zachęcam osoby z pierwszego i trzeciego miejsca, aby również się zgłosiły, ponieważ w przeciwnym razie po 3 dniach, czyli do jutra wieczora, a w poniedziałek będę musiała wyłonić kolejne osoby, ponieważ takie właśnie są warunki tego rozdania. Także moi drodzy, musicie się mieć na baczności, żeby Wam nagroda nie przeszła koło nosa. Także koniecznie sprawdźcie to i odezwijcie się do mnie na wiadomość prywatną na mojej stronie na Facebooku. I dajcie w ogóle znać, czy wy też tak macie czasem, że totalnie nie macie w ogóle do niczego mocy. Znaczy ja mam ogólnie pozytywną energię, tylko chodzi o to, że po prostu nie mam jej aż tak dużo, żebym nią tryskała tak jak zawsze.
Więc tak to się prezentuje. Taki mini spadek formy, ale to totalnie nie ma co się do tym przejmować, ani tego brać do siebie, bo to wiecie, każdy to ma i kurczę, można się bronić rękami i nogami, a prawda jest taka, że każdego z nas to dosięgło. Moja pościel pachnie praniem. Dobra, idę chyba nagrać dla was film. Mam nadzieję, że nie będzie mojego spadku mocy widać na nim. Thank you.